serdecznie. Odpowiadamy na pytania. W zasadzie jedno pytanie jest. Pan Tomasz Góra pyta i nie morfi. No, jakby to powiedzieć, panie Tomaszu, ja na to nic nie poradzę, ale tam no była, to Morfi grał. Morfi grał partię przeciwko dwóm konsultantom. Proszę sobie poszukać, tam człowiek ma co najmniej ćwierć setki tysięcy prenumeratorów i jest, jakby to powiedzieć, no jest partia Morfi zamiast konsultanci, no nie może być jeden konsultant, więc tam coś tam jest przekręcone. Być może po prostu zawinęło się przy kopiowaniu i wstawianiu i się nie wyświetliło. No i tak, tak może być. Natomiast skąd to się bierze? No bierze się stąd, że minął wiek złoty i trzeba się uczyć. No jeżeli ktoś mi tłumaczy, że to jest obrona, debiut, obrona polska, to może być debiut, a nie obrona. Obrona polska, Aleksander Wagner wymyślił. To się nazywa tak, to jest obrona polska. Natomiast tu Polak Sawery Tartakower miał wpływ na tę nazwę, bo po wizycie w ZOO wymyślił debiut orangutana. Rosyjskojęzyczna prasa, debiut Sokolskiego, taki mistrz Sokolski, który grywał dużo, dużo partii, nawet książkę wydał, orangutan chyba więcej niż jedną partię nie zagrał. Nie pamiętam dokładnie, musiałbym w bazie sprawdzić. Także panie Tomaszu, Morfi. I no skąd to się bierze? No bierze się, no przykładowo, no jeżeli klasyczny przykład, jeżeli ktoś mówi debiut Retiego, no ktoś mówi debiut Retiego, a przeciwnik zagra tak, i co to jest debiut Retiego? On w ogóle nie mówi debiut Retiego, tylko mówi Rieti, bo nie wie, że nazwisko Retiego się odmienia, nie wie, że to był nasz sąsiad zza południowej granicy. No, upłynął wiek złoty. Trzeba się uczyć. Jeszcze raz pytanie. Kto jest autorem tekstu? Upłynął wiek złoty. Trzeba się uczyć. I od razu ogłaszam, że przestaję popierać kanał Szipowa, ponieważ Szipow kiedyś doskonale komentował, a teraz, jak tak mu Fischer kiedyś napisał koledze arcymistrzowi, Larry, przestań zasuwać głodne kawałki. No to można tak Szipowowi napisać. Jurku. A, Sergiuszu, synu Jurka, przestań zasuwać głodne kawałki. No po prostu w części takiej pokazuje jakieś lewe warianty, bez znaczenia, po czym mówi, a zobaczmy, co tu mówi komputer, a potem z tym komputerem dyskutuje. To nie ma sensu, to chce człowiek, każdy może zrobić komputer. A jeszcze 3 lata temu był bardzo wysoki poziom, jak Janek Zapominalski przyszedł do Szipowa pomóc mu w komentowaniu, czy coś dopowiedzieć, czy w ogóle był doproszony, ten, który będzie z Carsenem i długo grał Mieczem Świata, to i mówił, włączmy komputer, to Szipow zaprotestował, oj, nie bawmy się w Bogów, sobie poradzimy. Jeden z takich komentatorów jest Iwan Sokołow, po angielsku komentuje duże wydarzenia, nie pamiętam na jakich serwerach, ale on to komentuje. Także jest taki Iwan Sokołow, który dobrze komentuje. Tu może być wszystko. Dobra. A teraz zobaczymy sobie miniaturkę. Miniaturka będzie w obronie Filidora. Owa w zasadzie pozycja stała, można było jej nie cofać. Skoczek F3, D6. Franciszek Andrzej Duncan Filidor, ten, który wymyślił, że pionki są duchem czy duszą szachów, a chodzi o to, że struktura pionkowa określa charakter gry i to jest istota tego odkrycia. Wymyślił taki debiut, on tu grywał szybkie F5. D4. Tu też grywał F5. Można wybić, oddać centrum i potem grać. Można wybić.
Tu jest tak zwany wariant ksenema. Chodzi o to, żeby po wybiciu odbić pionem, nie wymieniać hetmanów. No to bardzo popularnym posunięciem jest goniec c4. I tu jest postawiona przed czarnymi pułapeczka. Jaka to pułapeczka? No jeżeli goniec e7, to bijemy. I teraz czarny nie bardzo może odbić pionem, bo bijemy, przychodzimy hetmanem na d5 i kiepsko się broni punkt f7, konika potrącimy i szachniemy, więc skoro się kiepsko broni punkt f7, trzeba na e5 zbić konikiem, a po biciu konikiem poprawiamy i przychodzimy hetmanem na h5. I ponieważ hetman atakuje, może ten zielony pokaże, atakuje tu, trzeba pożegnać się z pionkiem e5. I to jeszcze w takich nieprzyjemnych okolicznościach. Wróćmy się do pozycji, która tu stoi. Zobaczmy, co by było, bo to pułapeczka taka była. Po goniec c4, nie goniec e7, tylko co będzie, kiedy czarny zagra skoczkiem z g na f6. Wtedy znowu skoczek g5 za wczesny. Bijemy. Na to bardzo skuteczny jest skoczek g5 i trudno obronić punkt f7, więc musi zagrać, co musi zagrać? Musi zagrać skoczek e, musi zagrać skoczek e5. My tu poprawiamy, ponieważ hetman jest niebroniony. Możemy dać pana szachutka. I jeżeli się wszystkim wydaje, że wygraliśmy hetmana, to to nie takie proste, ponieważ czarny robi kontruderzenie tu i tu. Zasłona pionem czy gońcem nie ma sensu. Zasłaniamy się w dobrej wierze, zasłaniamy się hetmanem. Po zasłonie hetmanem obroniliśmy piona i możemy policzyć pionki. Widzimy, że czarnym brakuje pionka. Wobec tego, co grać na to chytre posunięcie białych? No to trzeba powiedzieć, żeby Państwo wiedzieli i nie mieli z tym problemu. Trzeba zagrać c6. I to jest charakterystyczne dla wariantu Henema. Czarne mają ścieśnioną, ale solidną pozycję. Dziękuję za uwagę.